witam w kolejnym week vlogu. Dziś mamy piękną pogodę, słoneczko, jak na razie. Chociaż to może się zmienić w ciągu następnych 5 czy 20 minut. W nocy bardzo wiało. Myślałem, że apartament przewróci. Nie, wiało bardzo mocno i zapowiadali właśnie tak, że będzie wiało, lało i tak było właśnie. Ale teraz się rozpogodziło, wiatr się uspokoił i zapowiada się w miarę ładny dzionek. No, my jedziemy właśnie do pracy. I co? I tak leci. Mamy pewne rzeczy do załatwienia przed wylotem, bo lecimy do Londynu. I nadszedł ten dzień. Już spakowani i wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy za chwileczkę na lotnisko. No, lecimy. Lecimy do Londynu na krótki urlop kilkudniowy. I od razu święta. Easter w Londynie. Ciekawe, jak będzie wyglądał Easter w Londynie. Jeszcze nie byliśmy na Easter w Londynie. Przeważnie w Polsce albo tutaj w Irlandii. Także. I kochanie? Raz byliśmy w Polsce. No, ale mówię, że Easter spędzaliśmy w Polsce albo tutaj, a w UK jeszcze nie. Także. Czy czymś się różni, czy nie? Ciekawe. Chyba nie. Chyba. Jajka, te same jaja. Ale też święto koszyczki. Na pewno. Przypuszczam. Tak jak i u nas. No, to nic. Jakoś sobie na obczyźnie trzeba ranić. Agi się krzykuje już, finish touch i lecimy na lotnisko. My właśnie na lotnisku siedzimy sobie, czekamy na wyznaczenie gate'u. Mamy jeszcze jakieś pół godziny, także siedzimy sobie tutaj w barze i pijemy piwko. Także chillujemy się. Tak, Agi? Agi też pije piwko. Piwko. We can break these chains. Witamy wszystkich z Londynu. Dzisiaj jest pierwszy nasz dzień pobytu i pogodę mamy w miarę. Powiem wam, że myśmy to przestraszeni, bo sprawdzaliśmy pogodę i zapowiadali dzisiaj, znaczy jeszcze może padać, nie mówię, że nie, ale zapowiadali, że będzie strasznie, podejście, że w nocy być około 4:00 i słuchajcie, tak lało strasznie, się tak matko, ja mam tylko konwersy i moje botki, co ja zrobię? Ale wstaliśmy, zjedliśmy się dań i pogoda na razie jest przepiękna, są chmurki, ale jest ciepło, tak. Nie ma takiego mocnego wiatru, oby tak dalej było. No, mamy nadzieję, że nie będzie padać, bo nie mamy parasolki, nie, a tak w ogóle wybieramy się do centrum. Tak, mam już doładowane oysterki. Oyster card. I wybieramy się na London Eye i tam okolice centrum. London Eye wstąpiliśmy jeszcze do pracy mojej szwagierki, do angielskiego, typowo angielskiego pubu. Na chwileczkę, bo nie mieliśmy za dużo czasu. Chcieliśmy zobaczyć tylko, gdzie pracuje. I bardzo fajne miejsce. Jesteśmy już pod Big Benem. O! Big Ben. I za chwilę będziemy pod London Eye. A jak chcecie zobaczyć widoczki, no to proszę.
właśnie po London Eye wybieramy się na obiadek. Zgłodnieliśmy trochę na wysokościach i wybieramy się do... kochanie, co to jest? Pub. Ja nie wiem, moja siostra wie, do jakiejś restauracji. Tak, nasza jej koleżanka i tak. Mają bardzo dobre, podobno, wyśmienite jedzenie. Tak, podobno sprawdzona knajpka i będziemy testować jedzenie. Będziemy robić za gestlerkę. A ja wam w ogóle pokażę, mam to dla operatora. Operator musi to uwiecznić. Muszę rozpakować. Ja to rozpakuję i patrzę na reakcję operatora. Mam tu dwa prezenty. Jeden jest dla mojego szefa, taki mały drobek, a drugi jest dla Dominika. I już nie mogę się doczekać. Otwieram, zapakowane. Nie patrz, ci pokażę, żeby reakcja była nagrana twoja. Takie rzęczki. Nie, jak to jest zapakowane, dwie tory. No dawaj, dawaj. Bo ja jestem sam ciekawy, co tam się... dobre. Ekstra, 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 na pewno będę użytkował. Super, tak? Dziękuję. Nie ma za co. Jesteśmy już właśnie na miejscu. Taki bardzo klimatyczny pub. Menu mamy tutaj, wybraliśmy już kilka rzeczy. Na sofach takich skórzanych sobie tutaj odpoczywamy, chillujemy się. Zamówiliśmy jedzonko właśnie i czekamy na nasze piwko. Na nasze piwko i na nasze zamówienie. Piwo w Londynie obowiązkowo. Tak jest. Właśnie wracamy po jedzonku. Po piwku. Po piwku. Było pyszne jedzonko. Przemiła obsługa. Tak. Polsko-angielska. Polsko-angielska obsługa. I kierujemy się teraz na jakiś autobus. Nie wiem, gdzie nas twoja SIS zabiera. A, nie wiem. A, na Brent Cross. Jedziemy na Brent Cross teraz. Tak. A dzisiaj jedziemy na Brent Cross. A jak chcecie zobaczyć, co pysznego jadłam, to zrobiłam zdjęcie i jest na Instagramie, także polecam wam zobaczyć pojedzenie, naprawdę pyszne. Warto polecenia. Macie nazwę knajpy gdzieś tam na przebitce u Dominiki. Tak, była na przebitce przed chwilą i tak, dzionek leci. Pogoda jak na razie piękna. Pogoda jest piękna, niebo błękitne, myśleliśmy, że będzie padać, tak zresztą zapowiadali, ale jednak się nie sprawdziło. Zasłużyliśmy na ładną pogodę. Tak, jest piękna pogoda. Słuchajcie kochani, nie wiem czy wierzycie w duchy, ale w Londynie są duchy i nawet mają swoją ulicę. Sprawdźcie. Jak ktoś nie wierzy, Duchy Street. Także tylko w Londynie, Duchy Street. Nasza wycieczka dzisiejsza dobiega końca. Jesteśmy na Brent Cross. Tak, centrum handlowe Brent Cross i poczyniliśmy małe zakupy, to znaczy Agi poczyniła. Niech się pochwali. Gdzie Agi mogła powędrować? To jest Victoria's Secret. Ja tam nie mogę wchodzić. Ja po prostu zostaję oczopląsy, nie wiem co mam wybrać. I tak było dzisiaj. No i za chwilę będziemy się kierować do domu. I co? Myślę, nie, że... Jeszcze musimy pójść do Marks & Spencer albo Tesco i poszukać daną takiego jogurtu pitnego, który można dodawać do granoli, którego nie ma w Irlandii, a szkoda, bo naprawdę był przepyszny, dlatego muszę tutaj ten jogurt kupić i do niego powrócić po długiej przerwie. Ale tylko na chwilę. No tylko na kilka dni, no bo niestety jogurtu nie zabiorę do Dublina. Tak, no to jeszcze to mamy do załatwienia i jedziemy do domu. Siema London, dzień drugi dzisiaj naszego urlopiku, wypoczywamy. Pogoda taka sobie, słonka nie ma, ale coś podobnego do wczorajszego dnia. Też było poranka. Tak, poranka może. Tak, dzisiejszy poranek jest podobny do wczorajszego, ale wczoraj się rozpogodziło, ale nie wiem czy to dzisiaj nastąpi, miejmy nadzieję. Chociaż miejmy nadzieję, że nie będzie padać, nie? No, jestem ogarnięty, Aga się będzie teraz ogarniać. Idziemy na kawę. Zobaczcie, jaka kolejka do muzeum Sherlocka Holmesa.
jeszcze końca nie widać. Dotarliśmy właśnie na Oxford Street i spacerujemy sobie tutaj, bo mamy spotkanie ze znajomą Anetką. Mamy jeszcze chwilę czasu, więc spacerujemy sobie po sklepach. Aga jest bardzo zadowolona z tego powodu. My już wracamy właśnie ze spotkania z Anetką i kierujemy się do M&M's World. Chyba tak to się nazywa. Do świata M&M'sów. Hej, jesteśmy już pod M&M'sami. Idziemy właśnie zobaczyć do M&M'sów. Oboje lubimy M&M'sy, więc tak, wybieramy się. Ja lubię z orzeszkami. Ja lubię z tymi chrupkami. Chrupkami. Kraina M&M'sów. Podoba mi się, mogę tu zamieszkać. Talać się w tej czekoladzie. Powiem wam, kochani, że jest szał. Wszędzie to jest raj dla dorosłych i dla dzieci. Ale ile jest ludzi, to jest masakra. Tak. My też poczyniliśmy małe zakupy. Prezent dla siostrzenicy i kolorowe M&M i breloczek gdzieś tu dla mnie w torbie na pewno. Także... Jest tu dla mnie, wziąłeś mi go. Tak, jest breloczek, jest breloczek. Tak. Kolejny, jakbym miała ich mało. Tak. Ale co tam 20 kilo breloczków? No, wybieramy się jeszcze pod Buckingham Palace i... Jeszcze chyba na Oxford, bo to moja siostra przyniesie do łatwo. Tak, także lecimy. Niestety nie dotarliśmy pod Buckingham Palace, bo złapał nas deszcz i postanowiliśmy wrócić do domu, ale nic straconego, mamy co do roboty, bo przygotowujemy kilka rzeczy na święta. Chrzanik, sałatka, babeczka będzie. Co jeszcze będzie, kochani? Jutro będzie babeczka pieczona. Będzie jutro babeczka pieczona, także przygotowania pełną parą. Mamy w planie jeszcze wrócić się do centrum i zwiedzić to, co nie zdążyliśmy zwiedzić, ale jeżeli chcecie to zobaczyć, to musicie zaglądnąć na kanał Agi, bo jak wiecie, ja nagrywam od poniedziałku do piątku, a dzisiaj piątunio, także weekend. Weekend się zbliża i operator ma wolne, a Agi będzie vlogować sobota, niedziela. Także przygotujcie się na dwuczęściowego vloga. U mnie znajdziecie właśnie pierwszą część, a jeżeli chcecie zobaczyć drugą część, to zapraszam was wkrótce na kanał Agi. Także co? Aha, chciałem wam jeszcze pokazać mój super, super odlotowy zegarek od Daniela Wingtona. Nie wiem, czy wszyscy widzieli na Instagram właśnie. Chciałbym wam powiedzieć, że bardzo fajny zegarek. Bardzo lekki, elegancki. Przedtem nosiłem taki masywny zegarek z bransoletą i naprawdę było czuć, że się ma zegarek, a ten praktycznie jakbym chodził nago. Także bardzo fajny zegareczek. Jeżeli jesteście zainteresowani, to jest teraz taka promocja. Minus 15% na zegarki Daniela Wingtona przy zamówieniu. Kod rabatowy wpisujecie AGI81IL. Ważny jest on do końca kwietnia. I co? Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Także co? Ja z wami się żegnam i do następnego filmiku. Trzymajcie się zdrowo!